No wszystkim, z tej strony Soul, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jeśli mam dla was kolejną mapkę, na którą będzie bit naprawdę dużo ilości expa, więc jeden co musicie zrobić, dodajemy sobie tutaj lubkę i wpisujemy sobie tutaj kod, a kodem będzie 2410, następnie 1584 i na samym końcu 0608. Dajemy sobie enter, wybieram pierwszą mapkę po lewej stronie, dajemy sobie wybierz, pamiętać, żeby gra była prywatna oraz tutaj było XP, ponieważ jeśli tego nie będzie, po prostu expa nie dostaniecie. Dajcie sobie wybierz, dajemy sobie gra i teraz szybko chodzimy do sklepu i wpisujemy kod Souli. Jeśli to zrobiliście, naprawdę bardzo wam dziękuję, ponieważ bardzo mi to pomaga. My teraz po prostu czekamy, aż was załaduje. Czyli już tutaj was załadowało, to jeden co musicie zrobić, sobie stąd wychodzimy i po prostu musimy pójść do Vault, czyli w tym miejscu tu musimy zrobić dowolną emotkę. Robimy emotkę i to po prostu bierzemy sobie ten przycisk. Teraz jeden co musicie zrobić, to po prostu czekamy, aż ten timer dobiegnie końca. Jeżeli czas to się skończy, to musimy sobie wpisać kod, a kod to będzie 3327. Dajemy sobie confirm, teraz przeteleportuje nas i musimy wziąć jetpack. Teraz jeden co musicie zrobić, skakujemy sobie tutaj na sam dół lewym wejściem i dokładnie pod schodami będzie pierwszy przycisk, klikamy sobie E. Jeżeli go kliknęliśmy, idziemy sobie teraz dokładnie tutaj, idzie się dokładnie w to samo miejsce co ja, czyli tutaj sobie lecimy i musimy pójść tutaj i z prawej strony będzie wentylator, klikamy sobie na nim E i teraz udajemy się do ostatniego miejsca, które wam dzisiaj pokażę, więc idziemy sobie tam na ostatni budynek, musimy po prostu sobie do niego dolecieć. I w tym miejscu będzie także przycisk. Klikamy sobie na niego E. No i dzisiejszego filmu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście dostaniecie więcej expat, jak po prostu nagrałem dzisiaj drugi film. Także życzę wam miłego wspania jeszcze raz i widzimy się już w kolejnych filmach. Siemanko.